Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wspominki z przeszłości. No i cóż, dzisiejsza pora na grę Dino i Intruder w ogrodzie. Jest to odcinek bez kamerki, bo tam napisała jedna osoba, że woli bez kamerki, no to uszanuję i będzie to odcinek bez kamerki. No ale cóż, nie pamiętam sterowania w tej grze w ogóle, co muszę przypomnieć. Sterowanie to oczywiście strzałeczki, to jest takie genialne, to są stare gry. Tak, to jest magia starych gier, że sterowanie na strzałeczkach. No i cóż. Muszę sobie przypomnieć, jak to się sterowało. Control. Dobra. Dobra. Myślę, że może mi się uda. No cóż, zagram. No, trening jest tutaj. Jeden odcinek z tej gry będzie. Więc zagram tak, nie potrzebuję tego, bo to ogarniam. Takie podstawy w tej grze. Okej, mamy bomby. Idziemy teraz tutaj. Sprowadzam strzałki. Dobra. Boom. I teraz tutaj, boom, trzeba zrobić. Nie miałam tych bomb, bo mi zasłania hud z szalonego actiona, więc nie wiem, mam tych zwykłych bomb. O, gin. Zjadaczu. Już się cieszy. I cóż. Udało się, no nie było to trudne. Pierwsza misja w sobie to była. Cno. Dobra. Jest trzech żarłoków. Dobra, tego już nie ma. Dobra, trzeba iść w tą stronę. Są kolejne bomby. To było przygotowane, jakbym bił się na klatę z nim. Ja tak biegnę z tym. O, to coś może być. Bombę. Więc to przyjmę. I okej. Mamy wybuchową bombę. Hop. I cóż, wysadamy. Zjada dwóch tych. No i otwieramy drzwi. Teraz w którą stronę? Podstawa. Nie w tą, w drugą. Trzeba iść. Do portalu. I cóż, kolejny poziom za nami. No nie jest to, na ten moment nie jest to trudna gra. W tej grze trzeba trochę myśleć. I następny poziom z treningu. Mamy tutaj więcej tych żarłoków. Okej. Okay. To wiem, że mogę ich po prostu kopnąć. Okej. I dobra, mamy kolejne bomby. Okej. One mi się kręcą, te co używam teraz. Kurde, nie ten przycisk. Okej. Załatwiony. Niko, żyje jeszcze. Okej.
Kurde, przeżył. Chodź tu. Został jeden. Więcej bomb. Ty widzę, ile mam. 15. A zbił 19. Dobra. Samo wyrwałem, ale jest to poświęcenie, które jestem gotów. Teraz trzeba się stąd jakoś wydostać. Tylko nie wiem gdzie, w tą stronę. Jestem ślepy. No bo tu już byłem. Mi się okaże, gdzieś to było takie widoczne, że no. Ja głupi tego szukam. Tutaj. I okej, otwieramy drzwi. I mamy kolejny poziom z nami. I zagram jeszcze. Tu zobaczymy na kolejny poziom. Początek. Dobra, załatwiony. Załatwiony też ten. Tu jest drugi. Mamy kluczyk i tu jest ostatni. A to też tutaj damy. Czy to było jabłuszko? Nie było to trudne, bo są pierwsze poziomy, one są dosyć proste. I cóż, widzicie, nie zajęło mi to dużo czasu przejść. Mamy kolejny poziom, mamy tu pierwszego nowego przeciwnika. Snajpera. Okej. Okay. On tam gdzieś będzie do nas strzelać. Dobra, załatwiony i ten. Są bomby, które z wielką przyjemnością przykarnę. Z tym panem też się żegnamy. Został ostatni. Nie, okej, został tylko snajper. Teraz biorę kluczyk. Snajpera pokonamy w inny sposób. Nie za pomocą bomb. Dobra. No, i nie ma snajpera. Nie było to trudne, to są chyba dwa najprostsze przeciwnicy. Snajper i ten żarłok. Gorszy jest ten niebieski, widzicie, tam jest trzeci, po snajperze ten taki niebieski ziomuś jest najgorszy. Teraz trzeba... się jakoś dostać po... Ała. Znaczy, widziałem, że dostanę. Dobra, zatwiam tego. I zwaliłem. Trzeba zrestartować poziom. Za bardzo posunąłem. O nie, gość przeżył.
Dino, gdzieś ty wlazł ten laser. To jeszcze raz. Au. Nie, Dino, nie iść pod laser. I okej. I ten poziom też za nami. Cóż. Jeszcze przyjdziemy może jeden poziom. To jest prowadzenie. Mamy znowu snajperów. Dobra, trzeba najpierw te bomby zdobyć. Patrzcie, no dwóch debili se tu stoi. Dostał? Zostało ich czterech. Dobra. Zostało trzech. Marnowałem bombę. Au. Sam oberwałem. Niestety muszę iść po bomby, więcej bomb. Nie wiem, gdzie jest. Jeszcze dwóch snajperów zostało. Więcej bomb. Tu jest Kenio. Ale debil. No. I poziom z głowy. No nie było to jakoś mega, mega trudne. I cóż, kolejny poziom będzie jeszcze, jak gramy. No, atak elektryka. No. A! Dobra, załatwiony. Nie cierpię elektryków w tej grze. Jak innych. Możesz jeszcze załatwić, to elektryków nie. Ty są mądrzy. Chyba, żeby nie nas iść. Patrz jak czeka. Dobra. Zostaje dwa żarłoki. Można było posiedzieć troszeczkę tego HP na przeciwników. Jeszcze albo dokończymy do końca to całe wprowadzenie. No nie, przeszedliśmy całe wprowadzenie. I cóż, tak by wyglądała ta gra. Fajna muzyczka jest zawsze ta pierwsza. Wprowadzenie ma 5 poziomów. Wszystko przeszedłem. Rozdział pierwszy ma 10 poziomów aż. Więc nie jest on króciutki. Tu możemy zobaczyć tak, no widać, co są przeciwnicy. Tu było 9 żarłoków, 2 snajperów, 2 elektryków i 3 bokserów. Następnym 9 snajperów i 2 elektryków. Tutaj 3 żarłoki, 2 elektryków i chyba 2 bokserów albo 1. 1 snajper, 1 elektryk, 5 bokserów. Tutaj 6 bokserów. Tutaj 5, 2, 1, 5. Tutaj 1. Tutaj 5, 9, 5, 2. Tutaj jest 2, 5, 2 to jest prosty poziom akurat, Booty Ben. Tutaj 5, 9, też 9, już widzę. To mamy rozdział drugi, to jest aż 15 poziomów. Wiecie, dużo tego jest. Naprawdę dużo. Nie przyszedłem tej gry. Tu mamy już ostatnio tylko 3 poziomy.
Tu trzeba przejść do teleportu, on jest blokowany z samego początku. To jest arena, to jest trudne. Mamy pełną prędkość. To jest ostra jazda, jest dosyć prosta. Ostatnia bitwa. Ale cóż, mogę wam jeszcze pokazać informacje, historię, możecie sobie przeczytać, zapauzować teraz, byście widzieli, o co chodziło. Znowu tutaj lecę to troszeczkę szybciej. No i cóż. Tak wygląda historia, mamy bonusy i bomby, jakie są tutaj w tej grze. Z wszystkimi dźwiękami. Są potwory, żarłok, snajper, elektryk i bokser. I tyle mam potworów w tej grze. No i twórcy. I stworzyli to chyba Rosjanie, jeśli dobrze kojarzę. Albo wschodni sąsiedzi nasi. No ale cóż, ja również dziękuję za uwagę, widzimy się w innych seriach na kanale. No i cóż, na razie.